Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Taki Myk. Dzisiaj mam myk związany z paznokciami, a w zasadzie z zapuszczaniem paznokci, bo odkryłam, że najszybciej i najłatwiej zapuszczam się paznokcie, kiedy mam je pomalowane. Może to być bardzo dziwne, bo oczywiście wszyscy powtarzają nam, że malowanie paznokci osłabia, na przykład lakier hybrydowy też osłabia paznokcie. Oczywiście jest w tym dużo prawdy, bo cały czas mamy na paznokciach coś, co jakby nie jest nasze, te paznokcie tak dobrze nie oddychają, ale zauważyłam, że mając lakier, albo jeszcze lepiej właśnie lakier hybrydowy, najłatwiej mi zapuścić paznokcie. Myślę, że ten myk będzie najlepszy dla osób, które mają problem z zapuszczeniem paznokci, bo się na przykład łamią albo rozdwajają. Jeżeli będziecie mieć na paznokciach cały czas lakier, albo lakier hybrydowy, to wtedy wszystkie uderzenia i jak gdyby fizyczne kontakty będziecie mieć tylko z lakierem, a nie od razu z waszą płytką paznokcia. Więc jak gdyby lakier będzie przejmował te największe uderzenie i w tym momencie wasze paznokcie nie będą się rozdwajać i nie będą się po prostu łamać. Więc jeżeli na przykład chcecie zapuścić paznokcie na jakąś taką dużą okazję, nie wiem, na przykład na wesele albo na jakąś tam imprezę, studniówkę czy cokolwiek, to właśnie spróbujcie 2 miesiące wcześniej na przykład zrobić sobie 2 hybrydy albo właśnie malować po prostu paznokcie nawet przezroczystym lakierem. Bo po prostu chodzi o to, żeby obrażenia dostawał lakier, a nie wasze paznokcie i wtedy one powinny o wiele lepiej wam rosnąć na zasadzie, że w ogóle rosnąć, zanim zdążą się złamać. Ja właśnie teraz jestem w trakcie hybrydy i po prostu w ogóle nic się z nimi nie dzieje. A jak już znajmiecie hybrydę, to możecie sobie zrobić manicure japoński piszajnem. Ja zrobiłam zresztą film o tym, jak po pierwsze piszajn mi bardzo pomógł na moje rozdwojone paznokcie, a po drugie właśnie jak wykonać tutorial. Oczywiście linki do tych filmów znajdziecie na dole w opisie, tak jak w ogóle wszystkie linki, których możecie potrzebować. Mój Facebook, Instagram, blog. Chodźcie na bloga, na blogu jest wszystko. Na blogu macie zdjęcia z Instagrama, macie statusy z Facebooka, więc w zasadzie blog jest takim łącznikiem ze wszystkim i z moim drugim kanałem też. Więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym odcinku Takiego Myku.